Witam Państwa w środę 28 października. Karolina Czereda, zapraszam na wiadomości regionalne. Dziś w wiadomościach reforma szkół zawodowych w powiecie żarskim. Jeżdżą pod prąd. Zatrudnią tkaczy. Potrącona 17-latka w szpitalu. Szukają winnego karambolu i Majka Jeżowska w Żarach. Starosta Żarski ma wizję. Jedne szkoły chce łączyć, inne przenosić. Próbuje przekonać do swojego pomysłu radnych. W nietypowych okolicznościach zorganizowano wczorajszą sesję powiatową. Radni wyruszyli w trasę objazdową po szkołach ponadgimnazjalnych. Wszystko z powodu planowanej reformy szkolnictwa zawodowego, do której przymierza się starosta. I radni muszą wiedzieć, o czym mówią na sesji, bo często jest też tak, że my patrzymy tylko na takie uchwały, na to, kto napisze, ale to trzeba na własne oczy zobaczyć i to jest pierwszy etap tego właśnie, żeby zdiagnozować problem, zmonitorować i to jesteśmy we wszystkich warsztatach. Chcemy zobaczyć, co trzeba naprawić. No, to jest bardzo, jeszcze raz powtarzam, bardzo ważna sprawa. Tej sprawy nie można zagadać pod dywan. My to robimy na najbliższe 100 lat. Chcemy kształcić młodzież odpowiednio, tak żeby na rynku pracy się znaleźli i nie chcemy wydać środków bezsensownie. Wizyta w szkołach zawodowych miała radnym przede wszystkim uzmysłowić, jak jest źle i ile jest do zrobienia. Mieli się przekonać, że stan techniczny warsztatów w zawodówkach pozostawia wiele do życzenia. Poszliśmy nie w tym kierunku, czyli poszliśmy w kierunku kształcenia ogólnokształcącego. No nie wszyscy mogą być celnikami, czy nie wiem, czy w budżetówce pracować. Ludzie muszą z czegoś żyć. No i poszliśmy kiedyś w kierunku nauczania ogólnokształcącego, co spowodowało po prostu to, że nie mamy na rynku pracy teraz fachowców. Z pomysłem starosty na zmiany w szkołach nie do końca zgadza się jego poprzednik Marek Cieślak. Jego zdaniem łączenie Prusa z ekonomikiem i przeniesienie samochodówki do budynku ekonomika jest złym pomysłem. Nie wolno psuć czegoś po to, żeby coś tam poprawiać. Moim zdaniem to jest, no, tak nie do końca ma sens taka operacja, jaką starosta Dudyś proponuje, ponieważ no, jest bardzo dobra szkoła, czyli Zespół Szkół Ekonomicznych. Dobrze jest posadowiona, ma obiekt taki, jaki jest jej potrzebny na jej potrzeby wymiar. Jest dobra szkoła, dobrze już urządzona, Zespół Szkół Ogólnokształcących, czyli Prus. No i zarzut taki, że Prus, jak to się wyraził Dudojć, jest w agonii, no to moim zdaniem jest lekko przesadzona, bo cały zarzut, jaki można Prusowi postawić, to, że ma po prostu gorsze dzieci, jeśli chodzi o nabór, prawda, że ci najlepsi idą do szkół katolickich. Były starosta w jednej kwestii zgadza się z obecnym. Szkolnictwo zawodowe musi przejść zmiany. Tak, trzeba się skupić na szkolnictwie zawodowym, ale musi ono być na tyle atrakcyjne, żeby dziecko mając wybór między szkołą ogólnokształcącą, z tą taką przeciętną oceną po gimnazjum, a dobrą szkołą zawodową, żeby po prostu poszło do szkoły zawodowej. No i tutaj administracyjnie nie zapędzimy tych dzieci kijem, żeby poszły do tej czy innej szkoły. Które z pomysłów zostaną wdrożone i jaka reforma czeka powiatowe szkoły, o tym w najbliższym czasie zadecydują radni. Przez 9 miesięcy trwał remont ulicy Żagańskiej w Żarach. Wczoraj została oddana do użytku. Kierowcy nie patrzą na znaki. Jeżdżą na pamięć. Wczoraj oddano do użytku ulicę Żagańską. W związku z tym zmieniła się organizacja ruchu. Od dziś Żagańską i Bohaterów Getta jeździmy tak, jak przed remontem. Za mną ulica Bohaterów Getta. Drodzy telewidzowie, drodzy kierowcy, przypominamy, ona od dziś jest ulicą jednokierunkową. Choć na Bohaterów Getta od strony Alei Jana Pawła II stanął znak zakazu wjazdu, niektórzy kierowcy wciąż jeżdżą na pamięć. Zmieniła się trochę organizacja ruchu. Znaczy, nie widać tego wcale. Bo jechaliśmy tamtą stroną, to ludzie dalej jeżdżą pod prąd, więc troszeczkę to dziwnie wygląda, tak? Znaki są ustawione, a mimo tego nawet szkoły jazdy tędy jeżdżą, więc troszeczkę to śmieszne jest, tak? Na Bohaterów Getta zamalowywana jest podwójna linia ciągła. Prace zaplanowano również na jutro. Prosimy więc o zachowanie szczególnej ostrożności.
piątek, 30 października w Urzędzie Pracy w Żarach odbędzie się giełda pracy. Poszukiwani są tkacze i operatorzy maszyn wykańczalniczych. Szanse na zatrudnienie mają osoby z wykształceniem zawodowym, najlepiej z doświadczeniem na produkcji. Praca polega na obsłudze krosien, snowideł, maszyn i czyszczeniu maszyn. Osoby zarejestrowane w żarskim pośredniaku, które chcą wziąć udział w rozmowie o pracę, najpierw muszą zgłosić się w pokoju numer 3. Giełda odbędzie się o godzinie 10 w sali numer 22. Do tragicznego w skutkach wypadku doszło wczoraj na ulicy Okrzei w Żarach. Rozpędzony samochód wjechał w 17-letnią dziewczynę. Dziś jest już po operacji, leży w zielonogórskim szpitalu. Huk, pisk opon i krzyk. Wszystko wydarzyło się w okamgnieniu. Wracamy do tematu wypadku, który wydarzył się wczoraj na ulicy Okrzei w Żarach. Przypomnijmy, 18-latek nie zapanował nad Audi i wjechał w stojącą na chodniku 17-latkę. Śmigłowcem została przetransportowana do szpitala w Zielonej Górze. Jaki jest jej stan? Stan pacjentki jest stabilny. Pacjentka przebywa na oddziale chirurgii dziecięcej. Jest już po zabiegu operacyjnym. Doznała takich obrażeń, jest to złamanie otwarte lewej kończyny z poszarpaną raną. No w tej chwili jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, także jest na oddziale i na razie zostanie w szpitalu. Mhm. Czy czeka ją rehabilitacja, czy można już coś w tej sprawie powiedzieć? No przy takim standardowym złamaniu to jest co najmniej 6 miesięcy, także na pewno po wypisie będzie to na pewno rehabilitacja dosyć długa. 18-latek z Żar, który spowodował wypadek, był trzeźwy. Policja prowadzi postępowanie w tej sprawie. Policja wciąż nie znalazła kierowcy Volkswagena Passata, który w minioną sobotę doprowadził do karambolu 5 aut na obwodnicy Żar w okolicy zjazdu na Grabik. Przypominamy, Passat wjechał niespodziewanie na skrzyżowanie i zmusił kierowcę Renault do gwałtownego skrętu. W efekcie zderzyło się kilka samochodów. Kierowca Passata odjechał w kierunku Drożkowa. Jeśli ktokolwiek widział ten wypadek lub posiada informacje mogące pomóc w odnalezieniu winowajcy z Passata, proszony jest o kontakt z żarską policją pod numerem telefonu 997. Takiego show, jakie odbyło się dzisiaj w Powiatowym Centrum Sportu przy Liceum Prusa, uczniowie szkół podstawowych na pewno nie zapomną. Do Żar z koncertem przyjechała Majka Jeżowska, znana z takich hitów jak A ja wolę moją mamę czy Najpiękniejsza w klasie. Tańczyliśmy. Dobra zabawa? Tak. A znacie panią Majkę? Tak. Bo fajnie było i tańczyliśmy, ale nie wygraliśmy nagrody, ale i tak fajnie było. Majka Jeżowska w Żarach gościła wielokrotnie i za każdym razem chętnie tu wraca. Kocham to, co robię i to jest pewnie recepta na to, żeby promieniować dobrą energią, ale ja tę energię dostaję za każdym razem na koncercie, a w Żarach to w ogóle cudowne dzieciaki, rozśpiewane, roztańczone panie nauczycielki, od trzylatków do licealistów nawet, bo też byli. No i to jest dla mnie chyba największa nagroda za wszystkie lata. Nagroda w postaci publiczności, która zna piosenki, kocha je i naprawdę się przy nich świetnie bawi, kilka pokoleń ludzi. Bawili się i mali, i duzi, ale słowa piosenek najlepiej znali rodzice, bo Majka Jeżowska jest przede wszystkim wspomnieniem z ich dzieciństwa. Przedstawiciele zapasów znów nie zawiedli. W miniony weekend zawodnicy Agrosu z powodzeniem wystartowali w krajowych zawodach. Klasyk Damian Rezlerski został młodzieżowym wicemistrzem kraju, a utalentowana Martyna Cieślak wywalczyła Puchar Polski Kadetek. Bardzo dobrze powalczył Damian Rezlerski, który w kategorii 71 kg zdobył srebrny medal, przegrał tylko z Bernackiem z Piotrkowa, zawodnik z pierwszej półki. I dobrze powalczyły dziewczyny w Chęcinach, w weekendzie. Martyna Cieślak zdobyła złoty medal, wygrała wszystkie 4 walki na plecy. I teraz powołana jest do kadry, jedzie na turniej do Berlina 7-8 listopada.
Dotarły do nas również dobre wieści z Warszawy. Rozstrzygnięto konkurs Polskiego Związku Zapaśniczego na stanowisko trenera kadry narodowej w zapasach w stylu klasycznym. Został nim pochodzący z Żar Andrzej Maksymiuk. Jest to wychowanek nasz, trenował u nas. Zresztą to był wicemistrz świata w Kanadzie juniorów, no i teraz będzie trener kadry seniorów. Myślę, że zaopiekuje się naszymi zawodnikami, ale my wyszkolimy takich zawodników, żeby nie miał z nimi problemów. W 1987 roku Maksymiuk zdobył wicemistrzostwo świata juniorów. Po tym sukcesie trafił do Śląska Wrocław. Po zakończeniu sportowej kariery został we Wrocławiu, gdzie zajął się szkoleniem zapaśników. Jest współtwórcą wielu sukcesów na arenach międzynarodowych. Do największych osiągnięć można zaliczyć brązowy medal Damiana Janikowskiego na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie. Witam widzów telewizji regionalnej. Nadchodzące dni nadal będą pogodne i słoneczne. Aura bardzo korzystnie wpłynie na nasze samopoczucie. Zapraszamy na szczegółową prognozę pogody. W czwartek niebo będzie prawie bezchmurne. Promienie słońca umilą nam dzień. Termometry w Żarach, Szprotawie i Gubinie wskażą do 14 stopni w dzień, a 6 w nocy. Ciśnienie wyniesie 1023 hektopaskali, wiatr słaby, powieje z południa. W czwartek 29 października imieniny świętować będą Wioletta i Teodor. Solenizantom życzymy dużo zdrowia oraz pogody ducha. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam. Joanna Kilanowska. W wiadomościach to wszystko. Już za chwilę program Poznaj swoje miasto, czyli Niech się mu rypną do góry, Żarskie budownictwo w PRL. Na koniec wiadomości z powiatu żarskiego. A ja już żegnam się z Państwem, życzę udanego wieczoru i do zobaczenia.